Halo, halo, witam was serdecznie, bardzo gorąco. W ostatnim odcinku kariery Legią Warszawa FIFA 17. Finałowe spotkanie, mecz z Napoli. To jest spotkanie o najważniejsze trofeum w naszej historii jako klub, jako kariera. Mecz z Napoli, spotkanie z piekielnie trudnym rywalem. Aczkolwiek my też mamy świetnych piłkarzy, my też potrafimy grać z najlepszymi. Pokazaliśmy to w tym sezonie ligowym, bardziej pucharowym niż ligowym. No i mam nadzieję, że nam się pokonać Napoli. To będzie wielkie spotkanie, wielki mecz. Zobaczymy, czy w przeciwieństwie drużynie będzie Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Stroje domowe czy wyjazdowe, podstawowe stroje. Jest Milik, widzimy już, jest Milik tutaj na ekranie. Parc des Princes to jest spotkanie, gdzie zmierzymy się z drużyną Napoli. Arkadiusz Milik, pierwsza próba Napoli w tym meczu, strzał bardzo słaby. Atak Napoli, Jorginho. Pazdan, wślizg Pazdana, kończy się faulem. Wydawało mi się, że trafi w piłkę Pazdan, ale jednak w nią nie trafia. Arkadiusz Milik ponownie, z rzutu wolnego ma swoją okazję, reprezentant Polski. Arkadiusz Milik teraz lepszy strzał, natomiast dalej niecelny. Na pole karne, jest strzał na bramkę, pierwszy celny strzał Napoli w tym meczu, broni oj piłkę Radek Majewski, chociaż to jeszcze mój błąd. Jest strzał na bramkę Majewskiego, ponownie dobra interwencja naszego wychowanka. I teraz Napoli ma okazję, by zagrozić nam z rzutu rożnego. Piłka na pole karne, uwaga, niebezpiecznie, musimy jeszcze piłkę wybić. Czerwiński wyjaśnia całą sytuację. Uwaga, Sebastian Szymański, strzał za pola karnego, świetna parada bramkarza Napoli. I teraz będzie rzut rożny, jest rzut rożny, Bernard Kaczmarek. Kaczmarek, ale do nikogo to zagranie. Teraz świetnie Maciek Rybus. Jarosław Niezgoda, Niezgoda, oddanie strzału, Niezgoda, świetna parada golkipera Napoli. Jest okazja teraz z rzutu rożnego. Bernard Kaczmarek. Kaczmarek wyjeżdża na pole karne, to jest Czerwiński, Czerwiński, jeszcze Maciek Rybus, Rybus, strzał w bramkarza. Ależ to była 100% okazja dla Legii. Szkoda, że ten strzał Rybusa nie był gdzieś w jakiś róg bramki oddany. Jeszcze Kaczmarek, teraz Czerwiński, okazja i gol! Czerwiński! Świetna, świetna, świetne rozegranie tego rzutu rożnego. Jakub Czerwiński zdobywa bramkę po stałym fragmencie gry. Nie udało się to chwilę temu. Rybus miał świetną okazję, ale Czerwiński wykorzystuje podanie Bernarda Kaczmarka. Jeszcze raz ta sytuacja przy słupku. Ta piłka została posłana bez żadnej bramkarz. Czerwiński, drugi gol widzę Europy. Mogę strzał na bramkę Majewskiego, uderzał Milik. Pewna postawa w bramce Radka Majewskiego. I teraz okazja Napoli z rzutu rożnego. Lorenzo Insigne. Pokazana na pole karne, nadbiega tutaj Pazdan. Piłka oddalona od naszej bramki, ale dalej Napoli przy futbolówce. Lorenzo Insigne. Insigne, piłka na pole karne, Majewski piąskuje, ale jeszcze musimy tę piłkę przejąć. Nie udało się teraz tego zrobić. Milik, oddanie strzału. Ponownie Majewski, bezbłędny dzisiaj w bramce, nasz wychowanek. I teraz ucieknę Kaczmarkiem, by przygotować się na kontrę. Uwaga, Szymański i kontra. Szymański, nie można teraz piłki stracić. Bernard Kaczmarek, piłka już do Szymańskiego. Sebastian Szymański. Pokazuje się po lewej stronie Dominik Nocz, do niego zagrana futbolówka. Nocz, zagranie piłki na pole karne, nadbiega Niezgoda, ale nie udaje się skończyć tej akcji. Uwaga, akcja Napoli, Rok, jeszcze Moulin, piłka wybita i już piłka zagrana w stronę Niezgody. Niezgoda, piłka zgrana, jest piłka do Szymańskiego, Szymański ma, jest sam na sam, Sebastian Szymański musi to skończyć, nasz piłkarz Sebastian Szymański, jest gol, 2-0. Pewne, wydaje się nam zwycięstwo w tym meczu, wydaje się, że puchar jest nasz. Wyszedł sam na sam Szymański, przebiegł prawie całe boisko. Udało mu się skończyć też tę akcję prawą nogą, jego słabszą nogą, ale musiał to dobrze skończyć Sebastian Szymański. Jeżeli chodzi o jego gole, to jest trzeci gol Lwizy Europy Szymańskiego. Milik, piłka na pole karne, Pazdan. Piłka wybita, jeszcze Moulin, nadbiega Goulam. Goulam, strzał, rykoszet i piłka wpada do siatki. Napoli łapie kontakt. 1-2, 10 minut do końca. Musimy ten wynik utrzymać. I koniec tego meczu, moi drodzy. Wygrana w tak prestiżowym meczu. Puchar jest nasz. Liga Europy do Legii po prostu należy. Tak to trzeba zakończyć. Dziękuję bardzo kibicom za te piękne brawa.
za tę długą drogę, którą przebyliśmy. Najpierw od Ligi Mistrzów, potem trzecie miejsce w fazie grupowej i w końcu poprzez ciężkie dwumecze, ciężką rywalizację w fazie pucharowej zdobywamy te trofeum, na które... To trofeum, przepraszam, na które czekaliśmy. No wydawało się, że jest to do zrobienia, ale jest to sprawa bardzo ciężka, trudna, ale okazało się, że jest to do zrobienia. Zrobiliśmy to, trofeum jest nasze. Też kilka tych trafnych transferów, jak Hildeberton, Legia go zrobiła i ja go też zrobiłem tutaj w karierze, który jest kapitanem, prawym obrońcą. Też świetny Kaczmarek nasz wychowany, kapitalny Sebastian Szymański. Niezgoda też, bo jednak jego gole też były bardzo ważne. W tych rozgrywkach podnosi puchar Michał Pazdan. Legia może świętować, jesteśmy zwycięzcami Ligi Europy. Piękna sprawa, moi drodzy, fantastyczna sprawa, że tak kończymy FIFA 17, tak kończymy. O, mikrofon zaczął buczeć. Halo? No i mam nadzieję, że nie buczał długo. Villarreal, co wcześniej było? Było Stoke? Nie, Roma była. Villarreal był dopiero w półfinale. Villarreal, Roma i Stoke. Tak prezentowała się faza parowań. No, Stoke to nie był jakiś wybitny rywal. Villarreal to był bardzo trudny mecz. Villarreal jest trofeum. No, wydaje mi się, coś, co było niemożliwe, jest zrobione. Coś, to jest, może nie cud, ale. Jest to wielka sprawa. Gdyby to był prawdziwy świat, to tutaj na pewno nie Szymański byłby za wielkie pieniądze sprzedawany, tak samo Kaczmarek, a na szczęście to jest FIFA i tutaj nie ma takich rzeczy, jakie są w realnym świecie. Pasquato, Kapustka, Izak, Kucharczyk. Tak, porotujemy składem, dokończymy ten sezon. 5 punktów przewagi, czyli punktów przewagi, tak, 5 punktów przewagi nad Lechem. Teraz mecz z Zagłębiem, jeżeli to wygramy, to pewnie już mamy mistrzostwo. Zaraz zresztą zobaczymy. 2-2, remis. I taki Kucharczyk oraz Blasko oraz Valiant dla Zagłębia. 6 punktów przewagi, 2 mecze do końca. No, wydaje mi się, że nawet przy zwycięstwie, jeśli Lech wygra 2 mecze, a my przegramy 2, to jesteśmy lepsi, bo byliśmy pierwsi przed fazą mistrzowską. Tak by było w realnym świecie, nie wiem, czy tak było w FIFA. Dlatego też zaraz zobaczymy, jak następne mecze się potoczą. I zaraz zobaczymy, czy to mistrzostwo będziemy świętować w tej kolejce, czy już, czy jeszcze w następnej. Teraz Lech musi wygrać, my musieliśmy przegrać, żeby Lech zachował szansę na mistrzostwo. Mam sugestię, tak, zagrany mocniejszy skład generalnie. Taki skład, dajmy też szansę Nodżowi, bo jednak spisał się świetnie w tym meczu pucharowym. Symulacja meczu z Jagiellonią Białystok. I uwaga, uwaga, 2-1 dla Legii. Kaczmarek, nie zgoda, mistrzostwo jest nasze. Czyli prócz Pucharu Polski zdobyliśmy wszystko, co mogliśmy zdobyć. No mogliśmy, oczywiście nie liczę Ligi Mistrzów, bo tutaj wyjście z grupy było bardzo trudne i też zdobycie samej Ligi Mistrzów byłoby piekielnie ciężkie. No ale Legia zostają naprawdę w bardzo mocnym składzie. Izaka, który ma 75 overall, który kapitalnie się rozwija. Hildeberto, który zbliża się do poziomu 80. Kapuska i Kaczmarek już z poziomami 80. Więc na pewno wielkie sprawy. Super skład. A jako ostatni mecz zagramy sobie w takim składzie, którym chciałbym zakończyć, czy nie zagramy, no przesymuluję to spotkanie. Tylko tak, to będzie najmocniejszy skład, no czyli prócz Czerwińskiego, Rybus, Moulin, nie ma tu nikogo lepszego. Ale co mogę zrobić, taki eksperymentalny nocz na środku na przykład, proszę bardzo, to można wszystko zrobić, też Izak na szpicy za niezgodę. Super, że takim rezultatem kończymy tę karierę. Następny odcinek z karierą Legią, bo kariera Legią wraca, ale w FIFA 18 już we wtorek, więc zapraszam was bardzo gorąco na tę karierę, będzie się dużo działo. Że, i od razu też mówię, że w pierwszym sezonie nie będziemy robić żadnych transferów, czy w pierwszym sezonie, w pierwszym okienku letnim nie będę robił żadnych transferów. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za tę przygodę, za tę bardzo długą karierę, za dwie kariery właściwie, była jedna kariera Legią, którą przerwaliśmy przez mój błąd. A i też ta nowa Legia, która jest zupełnie nową karierą, którą też fajnie, że dokończyliśmy 30 chyba 6 czy 5 odcinków z tej kariery. Bardzo mnie to cieszy. Coś chcesz powiedzieć? Tak stoisz nade mną? Nie no, zastanawiam się, czy powiesz coś typu w tym sezonie pracował dla Państwa jak Kaczmarek. Co sezon pracował dla Państwa jak Kaczmarek? No tak, coś się kończy, coś się zaczyna, dokończy się w 17. Bardzo wam dziękuję za całą FIFA. Kończymy tę FIFA, już za chwilę nowa FIFA i pierwszy raz w historii mojego kanału FIFA z konsoli. Tak, będę nagrywał FIFA z PlayStation 4, więc będzie się dużo działo. Zapraszam was, by śledzić mój kanał. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej, hej.